Cześć! Dzisiaj mam dla Was kolejny news, już drugi, a dokładnie wycofanie E25 ze sprzedaży. Jak dobrze wiemy, była to siódemka, która cieszyła się dużą popularnością, no i dlatego Wargaming postanowił wycofać ten pojazd z gry. Oczywiście osoby, które go zakupią do określonego czasu, mogą go zatrzymać, czyli zobaczcie, 22 grudzień. Tego dnia zostanie usunięte 25 ze sklepu w grze, czyli tam, gdzie kupowaliśmy sobie za naszego Golda z konta, i 15 stycznia ze sklepu Premium. To jest bardzo ciekawa zagrywka. Dzięki temu uniknął sytuacji, w której ktoś mógłby kupić ten czołg na przecenie, prawda? Więc jak najbardziej okej ze strony Wargamingu, że sobie tutaj zarobią, bo ludzie teraz rzucą się na ten pojazd, żeby go kupić. No, ale ja dzisiaj, oprócz tej informacji, chciałbym wam powiedzieć, czy warto kupić ten pojazd. Ja sam tej decyzji z was nie podejmę, ponieważ to nie jest moje złoto, nie są moje pieniądze, ale mogę wam doradzić i pokazać bitwę, jak ten pojazd po prostu się prezentuje. Więc przejdziemy sobie do WOTA. Okej. Okay. Tak wygląda E25. Czołg ten kosztuje 6700 zł na ten moment, także nie jest to mało, a jest to siódemka, nie ósemka, więc no nie oczekujcie, że będzie zarabiała tak dobrze. Pojazd wyróżnia się chyba najbardziej swoim niesamowitym kamuflażem, co w połączeniu z perkami u załogantów na camo, plus siatką kamuflażową jest po prostu niewidzialny. To jest siatka maskująca bodajże tak. Ja wejdę do bitwy i może nie zagram niczego rewelacyjnego, tak zobaczycie sobie, jak to się prezentuje. Ja nie raz, nie dwa pokazywałem już bitwy, czy to w serii waszej epickiej bitwy, czy to swoje własne, ponieważ moje pierwsze bitwy z tym pojazdem to były po prostu same perełki, cuda. 1500 średniego expa miałem po kilku bitwach. Mówię tego teraz, żeby jakoś zachęcić was niesamowicie do kupna tego pojazdu. Po prostu tak było. I ja pamiętam, to była bitwa z pointerem, co to za czołg, coś takiego. Także ja bardzo dobrze wspominam ten pojazd. Troszeczkę inaczej jest teraz. Na pewno plus tego tanka jest taki, że losuje go maksymalnie na 8 poziomy, tak? I zobaczcie, konkurentem N25 bezpośrednim jest radziecki Su-122-44. Jest to siódemka także, która no jednak zupełnie jest innym niszczycielem. To jest czołg bardziej stworzony do walki na krótką odległość, z niesamowitym jakby z damage'em na strzał, bo 390. O, i także dobrą mobilnością. Tutaj powyłączam te efekty, ponieważ przez to mam za mało FPS-ów. Okej, dźwięki, dobra. Staniemy sobie w jakimś krzaczku tutaj na bazie, nie wiem. A szczerze powiedziałem, że na tej mapie nigdy nie grałem niszczycielem jeszcze. Więc nie mam żadnego pojęcia, gdzie tu powinienem pojechać. Na pewno nie na przepychacz. Okej, okay, fajnie, bardzo fajnie, fajnie. Dobra. Zaświecili mnie. Nie mam oczywiście perków. Załogę tutaj miałem fajną, bo 4 perkował, ale przerzuciłem ją na pancera 3. Także mam tutaj kupkę lekką. Niestety. A nie, przypomniało mi się, grałem już tutaj raz niszczyciela na tej mapie. I to właśnie E25. Z Omenem, pamiętam. A to było dawno temu. I to była bitwa, gdzie grałem jak Raj tym czołgiem, więc też średnio coś można wysunąć z tego. I teraz tak. Jaka jest moja opinia? Jeżeli chcecie mieć zarabiaczkę, taką mini zarabiaczkę, no bo to nie jest taki pełny zarabiacz, jak Lew, nie wiem, IS-6, prawda? A chcecie mieć czołg do fanu, to ten jest niesamowity. Takiego fanu, jak tym pojazdem, naprawdę trudno wam będzie doświadczyć czymkolwiek innym. Więc to na pewno wybór pod tym kątem jest genialny, bo pojazd jest i przyjemny, szybki, prawda? Często strzela i ma dobrą penetrację i na złocie także wszystko sobie przebija na tych ósemkach. Więc czołg ogólnie pod tym kątem genialny. Jedyny minus jego jest taki bardzo wyraźny, to jest cena. 6700 to nie jest mało. Wiadomo, ósemki kosztują po 10 tysięcy, więc to jest całkiem ok w porównaniu do właśnie ósemek. No tylko tyle, że to nie jest. Ja na przykład wolałbym to płacić i kupić już tą ósemkę cholerną, prawda?
Polecam ten czołg, jeżeli ktoś ma kaskę. Na pewno. I ma ósemki. I ten czołg chce mieć jako bardziej taką mini zarabiaczkę i czołg dla zabawy. To wtedy ten pojazd tak najbardziej jest okej, okay, ale jeżeli ktoś nie ma zarabiaczki żadnej i nie ma konta premium, to ja bym dopłacił naprawdę do Jagdtigera, czy to jakiś kod z Allegro, czy z czegoś, albo po prostu kupił, jak będzie zniżka 20, 15%, bo no szkoda naprawdę tracić kasę i mieć czołg, który nie będziemy mogli zarabiać, bo tak jak mówię, fan jest przedni, bardzo dobry, tak? No te zarobki to nie jest, kurde. Do końca to, czego byśmy chcieli od premiuma, prawda? O, dobra. Ile jest penetracji na normalnym pocisku? 150, to jest mało, prawda? To jest mało i dlatego 194 na złocie jest bardzo często ładowane. Dlatego mówię, to nie jest do końca taki zarabiasz, bo on się tak nie nadaje, no bo te goldowe trzeba wozić jednak. Ja wożę ich sporo, bo no jak ósemki mi losuje non-stop, to po prostu nie ma innej opcji, no. Od boku nie objedziemy medem tym, bo to ma mało HP. Głupio tak. Potencjał tego czołgu tracić. Świecę się. Bardzo ciekawa sprawa. Że mnie zobaczyli, dziady. Ja nie mam żarówki, dlatego tutaj tak kiepsko to się prezentuje. Tam Bulldog flankuje, kurwa. Pomógłbym im chętnie, ale sami widzicie, jak to wygląda na ten moment. Panther, o kurde, to jest siódemka także. Wygląda to, że to będzie bardzo słaba potyczka. No, ale nie ma co się dziwić. Świecę się. Z tylu metrów. 417 metrów, a się świecę. To jest dobre. No tutaj strasznie bardzo dużo zależy od tych perków, kurde. Jak ja ich nie mam, to tu nie ma też żadnych krzaków i to jest. No i chyba koniec. O. No, koniec. 1100 damage, bardzo mało. A to jest porażka w ogóle, zobaczcie, drużyna. Szansa na wygraną było 51%, ale mieli zdecydowanie lepszy team. Także to już tak kończąc, bo tu nie ma co. Jeżeli to ma być wasz pierwszy zarobek, czyli liczycie na kokos niesamowite, to ja bym nie kupował tego pojazdu i nie dopłacał. Natomiast jeżeli naprawdę macie kasę i macie jakieś ósemki i chcecie mieć czołg do zabawy, to takiego drugiego trudno wam będzie znaleźć, jeżeli mówimy o czołgach premium. Tak do końca w ogóle zastanawiam się, jak oni to obliczyli, że tych pojazdów jest niby tak dużo, że trzeba ten czołg usunąć z gry, bo jak tak gram w tej bitwy, to jedna, dwie sztuki to tak max. Wcale nie jest tak, że tych pojazdów jeździ 7 na team. Tak więc to nie jest do końca tak, że ten pojazd jest jakoś ciągle spotykany. Ten pojazd troszeczkę jednak wymaga umiejętności i trzeba znać pozycję. Trzeba znać pozycję, a ja nie znam, bo nie nagram TDK-ami. Zobaczcie, jaka kupa potem wychodzi. No, niestety. 3000 dostałem z kontem premium. Powiedzcie mi, czy to jest zarobek jak na siódemkę dobre? To widać, że to jest premka? No nie do końca, prawda? A już się tam musiałem strzelać golda, bo nie mogłem przebić. No bo jednak, zobaczcie. 150 penetracji. Mimo celności i czasu celowania, no to jednak jest problem spory. Także E25 tak właśnie się prezentuje. Musicie sami podjąć decyzję, tylko to od was zależy. Mam nadzieję, że ten film wam pomógł i dokonacie właściwego wyboru. Dzięki i pa pa.